Chciałbym wszystkich jeszcze raz gorąco powitać na otwarciu 10 20 kwietnia, który wystawa dla forum. Informacje, które Państwo otrzymali, to jest drugi plener. Rzeczywiście, bo wtedy wystawa z drugiego roku, z drugiego plenerem, ale chcę powiedzieć, że już jest to przed plenerem. Już uczestnicy są i w przyszłym roku będziemy oglądali na wystawie, mam nadzieję, owoce minionego roku. Jestem wspaniałej gości od nas w kraju, ale zapowiem, że mamy wspaniałych gości, wybitnych artystów z Litwy, Łotwy. Co to jest Pani Łotwy? Z Litwy i Łotwy. Między nami. I ze Stoli. No właśnie. Ja bardzo serdecznie witam też przybyłych gości, czyli przybyłych też uczestników zeszłorocznego pleneru na WOLO, w tym szczególnie gości z Wilna. Plener ceramiczny dla WOLO w 2009 roku odbył się sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Centrum Legii Polskiej w Gorącku. I w tym plenerze wzięło udział 8 osób. Są to Aleksander Rzeszkowska, Alicja Kijec, Krzysztof Rozwądek, Andrzej Jarosz-Niecki, Tomasz Zabona, Adam Kandyniemy, Jan Chodorowski. No. Wszyscy pracowaliśmy w pracowniach rzeźbiarskich i w pracowni ceramicznej tutaj na miejscu w Oransku. Korzystaliśmy z dobrodziejstw wszelkiego sprzętu nowego, który był zakupiony niedawno właśnie tutaj na miejscu. Korzystaliśmy z mas, z gliny też zakupionej tutaj w Sudeniowie. I którą mamy tutaj na miejscu. Maski z masa szamotowa. No, jeśli chodzi o sposób pracy, to jakby myślę, że każdy z nas miał swój indywidualny sposób, jaki postępuje z materiałem i jakby, że każdy z nas miał swoje indywidualne projekty, z którymi tutaj przyjechał. Powstało wiele różnorodnych prac na tym plenerze, które można tutaj Państwu za chwilę sobie obejrzą. Thank you.